Krystyna Juckiewicz, witam z parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Butrymańcach. Ta przepiękna świątynia powstała w wieku XVIII, a sama osada zmieniała kolejno swoich właścicieli. Były to słynne rody, takie jak choćby Huwaltowie, Wronowscy czy Tyszkiewiczowie. Zapraszamy do środka, by stąd wysłuchać komentarz do Ewangelii. Pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o wdowiem groszu. I dzisiaj słyszymy, że Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się. Moje życie jest ciągle monitorowane Bożym spojrzeniem. On stale przypatruje się mnie. Przyszła też jedna uboga wdowa. Jezus uczy nas dostrzegać ludzi niepozornych, szarych, takich zwyczajnych, nieśmialych, z wiarą prostą jak paciorki różańca. Oni są jak promyczki światła, bo Jezus jest ich Panem. Oni całkowicie zaufali Bogu, jak Hiob powiedział, choć zabij mnie, Boże, ale będę wierzył. Jak siostra Faustyna powiedziała, Jezu, ufam Tobie. Wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Boża logika jest inna niż ekonomia tego świata. Panu Bogu trzeba oddać wszystko, zaufać na całego, w 100%, bo wszystko otrzymaliśmy od Niego. Życie, nasze zdolności, nasze przede wszystkim dusze i ciało, naszą wolną wolę. Na ile procenty my zaufamy i zjednoczymy się z Panem Jezusem, na tyle nam On dopomoże. Wiarę można więc wytłumaczyć matematycznie w procentach. Musimy starać się, żeby nasza wiara była stuprocentowa, taka złota. Więc, drodzy bracia i siostry, życzę mocnej wiary i silnej nadziei. Amen. Kościół, w którym jesteśmy, został zaprojektowany przez Jana Podczaszyńskiego. Jego fundatorem był Jan Schroter, to baron, kapitan wojsk. Pięknie zachowany zabytek, pomimo iż historia tych miejsc nie należała do spokojnych, jest raczej burzliwa. O tym pani Maria Ladziato, parafianka. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, powiatu lidzkiego, ziemi wileńskiej, diakonatu radońskiego, znajduje się w 12 km od Bieniakoń, 17 km od Woronowa, 28 od Olkienik i Rudnik. Kościół został zbudowany we wrześniu 1799 roku. Kościół przetrwał do dnia dzisiejszego ze swoimi zabytkami. Drewniana świątynia, zabytkowe lichtarze z wieku XVIII, wiele cennych obrazów i nade wszystko rozmodlony duch. To wszystko, co widzimy wchodząc do tego kościoła, a z czego szczególnie dumni są parafianie? Parafianie dumni są z tego, że mamy zaangażowanego proboszcza w naszej parafii. Proboszcz ksiądz Józef jest prawdziwym Józefem opiekunem. Opiekuje się każdą placówką, każdym parafianinem, nikogo nie zostawia w biedzie. Widząc zaangażowanie księdza, ludzie garną się do kościoła, do tej modlitwy codziennej, do tych mszy, które odbywają się w niedzielę, zarówno z rana, jak i w obiad. Każdej niedzieli jest dużo dzieci. Dzieci tu przychodzą, bo czują się dobrze, bo proboszcz pozwala spacerować, porozmawiać między sobą, a dla dziecka jest to ważne. I to jest motywacją dla nich. To, co jest charakterystyczne dla tej wspólnoty, to, że właśnie wierni najcenniejsze dzieła ofiarowali dla tego kościoła. I to są między innymi cenne obrazy, figury, ołtarze. Może pani przypomnieć kilka nazwisk? Zarówno główny ołtarz, jak i boczne ołtarze nie świecą się pięknościami barokowymi. W centrum głównego ołtarza znajduje się obraz Michała Archanioła.
ufundowanego przez naszego paryfiana w roku 1918 Józefa Rodziewicza z Janień. W dobie obecnej mieszkają jeszcze wnukowie Rodziewicza, Franciszek i Stanisława. Tuż obok, za prezbyterium, znajduje się obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, a więc fundatorka tego obrazu jest znowu nasza parafianka Antonowiczowa Karolina. W bocznych ołtarzach praktycznie nie odróżniają się ani kształtem, ani rozmiarami. Znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej. Fundatorka jest rodzina Kwiecieniów. Natomiast z prawej strony w bocznym ołtarzu obraz świętego Jana Chrzciciela ufundowanego przez Agatę Woroniecką w roku 1918. A teraz o współczesności. Jaka jest wasza wspólnota? Czy można powiedzieć, że to są ludzie świadomi swojej odpowiedzialności za Kościół? Na pewno świadomi, bo na co dzień żyjemy ze Słowem Bożym, codziennie odbywają się nabożeństwa. Wielki Post, oprócz Drogi Krzyżowej Piątkowej, Wielki Piątek, wyrusza procesja z krzyżem i z ogromną grupą parafianów po wsi dookoła Butrymańc, odmawiając stację męki pańskiej. W czasie Ciała Bożego wyrusza procesja do czterech ołtarzyków. Od 2 lat w kościele działa grupa modlitewna Ojca Pio. Każdego miesiąca 23 dnia zbiera się grupa modlitewna na nabożeństwa kościelne. Parafianie przychodzą ze swoimi prośbami, ze swoimi intencjami. Dziękuję za rozmowę. Chcecie poczuć państwo duch tej wspólnoty i aurę, która szczególnie skłania do modlitwy? Zachęcamy, przybądźcie na niedzielną Eucharystię. Tam sprawowane jest w niedzielę o godzinie 9:00 i 14:30. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Do zobaczenia za tydzień.